Witam Was. Chciałbym Wam pokazać ciekawą rzecz, którą znalazłem w internecie. Mianowicie jest to symulator reaktora atomowego RBMK, czyli reaktora tego typu, który był zainstalowany w Czarnobylu. Ostatnio Czarnobyl jest trochę na topie, więc może warto zainteresować się. Jest to dosyć już wiekowa produkcja, bo ma już ze ćwierć wieku i była projektowana pierwotnie dla systemu Windows 3.11, ale wydaje mi się, że jest to jeden z najlepszych właśnie takich symulatorów obsługi reaktora dostępny na rynku. Tutaj naprawdę duży nacisk położono na realizm, na odwzorowanie szeregu systemów i naprawdę możemy tutaj zrobić wiele fajnych rzeczy. Jeśli chcecie spróbować się w to pobawić, to link umieszczam w opisie. Rzućcie sobie okiem. Jest kilka wersji tego programu do znalezienia w internecie, ponieważ ten jakby oryginalny program dla Windowsa 3.11 musiał zostać przerobiony, żeby uruchamiał się na współczesnych komputerach. Ta wersja, której ja używam, jest najbardziej wierna oryginałowi. Wydaje mi się, że najfajniejsza. Pod tym względem. No a poza samym tym aspektem jakby symulacji, ona ma też szereg takich dodatkowych funkcji, jak na przykład awarie, zużywające się paliwo, możliwość naprawiania przeróżnych rzeczy, pracy z jakimś takim budżetem, gdzie zarabiamy po to, aby pewne rzeczy kupować. Jest też tutaj sporo takich filmów instruktażowych, które wyjaśniają niektóre aspekty. No generalnie fajna sprawa. Natomiast na początek ja polecam to wszystko powyłączać, żeby mieć tutaj spokojną głowę, ucząc się obsługi tego reaktora, co nie jest wcale proste. To, co tu widzimy, to jest ten taki główny panel. On jest statyczny, tu się na nim nic nie zmienia, natomiast używamy go, aby dostawać się, klikając do różnych jakby subsystemów, którymi będziemy obsługiwać reaktor. Tutaj mamy alarmy. Tych alarmów jest w tej chwili dużo, no ale to wynika z tego, że reaktor jest zatrzymany. Mamy też szereg parametrów, które możemy sobie tutaj zdefiniować. Tu jest legenda, tak każdy kolor oznacza któryś z tych parametrów. Możemy w to miejsce wybierać inne parametry, ale te są jakby zalecane przez producenta. I widzimy jakiś trend, czyli zmianę tych parametrów w czasie. Poza tym mamy szereg schematów, które będę omawiał osobno. No i chyba możemy zaczynać. Reaktor RBMK jest to reaktor produkcji radzieckiej i on jest tak zwanym reaktorem wodno-wrzącym. To znaczy, że ma tylko jeden układ chłodzenia. W tym układzie chłodzenia woda wrze, zamienia się w parę, napędza turbinę, potem się skrapla i wraca. To w odróżnieniu od na przykład reaktora wodno-ciśnieniowego, gdzie są dwa układy chłodzenia, układ podstawowy, ten, w którym woda nie paruje, pozostaje wodą, i układ wtórny, gdzie dopiero woda zamienia się w parę i napędza turbiny. Taki układ z dwoma układami chłodzenia jest o tyle lepszy, że daje nam ujemną reaktywność. Chodzi o to, że woda jest moderatorem i gdyby w tym pierwotnym układzie woda się zagotowała, to automatycznie ta moderacja spadnie, przez to spadnie moc reaktora. W reaktorze wrzącym ta woda paruje cały czas, więc moderator musi być inny. Tym moderatorem jest grafit. W związku z czym tego reaktora nie da się tak łatwo zatrzymać. Po prostu ten moderator cały czas jest, a parująca woda powoduje, że ta reaktywność jeszcze rośnie, ponieważ para jest przezroczysta dla neutronów, w odróżnieniu od wody, która je tłumi. I taki reaktor może wyrwać się spod kontroli. No, trzeba trochę bardziej przy nim uważać, ale ma on też swoje zalety. Jest trochę prostszy, tylko z jednym układem chłodzenia. No i w ogóle reaktory RBMK są specyficzne, bo na przykład pozwalają na wymianę paliwa podczas pracy reaktora, czego zachodnie konstrukcje nie potrafią. Tam trzeba reaktor wyłączyć, zdemontować całą głowicę tego reaktora i dopiero można wyciągać pręty. Natomiast RBMK ma taki system, gdzie te pręty można wyciągać w locie przy pomocy specjalnego urządzenia. Ciekawa sprawa. To, co widzimy na schemacie, no to jest właśnie to, czym będziemy sterować. Czy tutaj mamy reaktor i
reaktor ma takie dwa układy cyrkulacyjne, woda sobie krąży przez ten reaktor i następnie część tej wody paruje i jeśli paruje, to trafia do tych urządzeń powyżej, które tutaj mamy na powiększeniu. To są tak zwane separatory pary, czyli poziom wody sięga gdzieś dotąd, tak? Czyli można powiedzieć, że cały ten reaktor jest zanurzony w wodzie, tak ma być. Pręty paliwowe muszą być pod wodą, aby się nie stopiły. No i tutaj na górze zbiera się para, która pod ciśnieniem jest kierowana tymi przewodami do, no generalnie na turbinę. Następnie w takim skraplaczu, wymienniku ciepła, który zasilamy wodą z jeziora czy z jakiegoś zbiornika wodnego, ta para jest skraplana, potem przepompowywana tutaj przez szereg różnych urządzeń z powrotem do reaktora. No i to w zasadzie cała filozofia. Więc za chwilkę zobaczymy sobie, jak to działa. Proces uruchamiania reaktora polega przede wszystkim na uruchomieniu tej turbiny, tak, i podłączeniu generatora do sieci zewnętrznej. To jest jakby to najtrudniejsze, co w tym całym procesie trzeba wykonać, ponieważ potem ten reaktor już będzie sobie działał. W tej chwili reaktor jest wyłączony, wszystkie pręty kontrolne są włożone do środka, ale nawet taki wyłączony reaktor wydziela pewną energię. Tutaj na schemacie reaktora widzimy, że moc termiczna wynosi 5,7%. Jest jakaś temperatura. No i ten reaktor musi być chłodzony, nawet jeśli jest wyłączony. Stąd mamy tutaj dwie czerwone pompy. Ten czerwony oznacza, że one pracują, zielone to są rzeczy, które nie pracują. Te dwie pompy też jakby cyrkulują tutaj tą wodę, ale ta woda przechodzi jeszcze przez wymienniki ciepła, więc tu się ochładza. To ciepło jest marnowane po prostu, tak? No, ale reaktor jakby w tej chwili nie pracuje, a musi być chłodzony. Więc za chwilkę wyłączymy sobie ten obieg, gdy już podłączymy obieg główny. To, co widzimy jeszcze tutaj, to są takie dwa zbiorniki wody, które mogą być wykorzystywane do dolania wody do systemu tą rurą. Dolewamy wodę. Ewentualnie na wypadku awarii, gdyby tutaj coś nawaliło w tym głównym systemie chłodzenia, te pompy awaryjne automatycznie uruchomią się i zaleją reaktor wodą właśnie z tych zbiorników. Dlatego pierwsze, co powinniśmy zrobić, to powinniśmy napełnić te zbiorniki wodą. Instrukcja mówi, że powinny one być napełnione do 50%. No, nie zdążymy tego zrobić, ponieważ to jest, no, dość długotrwały proces, ale ja uruchomię te pompy i te zbiorniki powoli będą się ładować. Tutaj mogę sterować zaworami. Gdybyśmy potrzebowali dopompować trochę wody do systemu, to właśnie użyję tych zaworów. Pierwsze co, być może uruchommy sobie najpierw ten system chłodzenia tego wymiennika ciepła. Na razie on w sumie nie jest potrzebny, ale zazwyczaj zapominam go uruchomić, więc po prostu włączmy jedną pompę. I zobaczmy na schemacie. Pompa pracuje. Tu jest jakiś przepływ wody i woda sobie tutaj z jeziora jest wpompowywana i wraca do jeziora. No i to od czego zaczniemy? To od tego miejsca, czyli generalnie para, która wychodzi z turbiny, musi zostać ponownie właśnie tutaj ochłodzona i skondensowana, i ona zbiera się w takiej, znaczy po angielsku to się nazywa hot well, czyli w takim zbiorniku, w takiej studni można powiedzieć. Więc tutaj generalnie jest panel kontrolny i poziom hot well 7,4, który widzimy na zielono, jest on tutaj. Po prawej stronie mamy wyższe wartości, po lewej niższe. Standardowy poziom w tej studni to jest 0. Tak to jest skalibrowane, więc ta zielona linia powinna być na środku ekranu. Na razie ten poziom jest troszkę za wysoki. No, aby go zmniejszyć, oczywiście musimy zaciągnąć tę wodę przy pomocy tych pomp cyrkulacyjnych systemu kondensatora. Tutaj mamy te pompy, więc włączmy sobie pompę i jak widzimy po uruchomieniu od razu ten poziom momentalnie spada. Woda powinna przejść teraz przez taki system, znów po angielsku to się nazywa polisher, nie wiem jak to się nazywa po polsku, demineralizator.
Jest to generalnie urządzenie, które właśnie demineralizuje wodę, ponieważ woda w systemie powinna być destylowana. Więc musimy dbać o to. Ten wskaźnik, który tu widzimy, 0,90%, czyli conductivity, przewodność, on właśnie mówi o jakości wody. Jak jest niski, to znaczy, że jakość wody jest dobra i w tej chwili jest wystarczająca. Widzimy, że poziom z tego Hatwell spadł do 2. Gdybyśmy chcieli dalej opuszczać poziom, no to musimy po prostu otworzyć ten zawór, to są te zawory tutaj przy tych pompach. Jeśli go otworzymy, no to poziom Hatwell powinien dalej się obniżać. Widzimy, że nieco się obniża. A, on tutaj, ok, jest 1,6. Trochę przyspieszmy. No i ta woda idzie sobie dalej do kolejnego urządzenia, które jest tutaj. Jak widzimy, tutaj poziom 0,6 rośnie. Tak, to urządzenie, tutaj mamy na schemacie. To urządzenie nazywa się deaeratorem. Znów nie wiem, czy jest jakiś polski odpowiednik. Poziom jest już zerowy, więc ja zamknę ten zawór. Nawet trochę za niski, nie szkodzi, i ustawię go w automat. Automat będzie starał się trzymać ten zerowy poziom, który tu jest zadany. Więc kolejnym urządzeniem jest deaerator. Jest to urządzenie, którego zadaniem jest odgazowanie. Może po polsku to jest odgazowywacz. Generalnie chodzi o pozbawienie tej wody gazów rozpuszczonych w niej. No i to urządzenie działa tak, że zaciąga gorącą parę. Tu, jak pamiętacie, górą idzie para. Część tej pary będzie zaciągana do tego deaeratora i ta woda jest tam odpowiednio podgrzewana, zamieniana w jakieś tam kropelki i następnie spływa sobie tutaj na dół. Tak więc w tym zbiorniku poziom optymalny to też jest 0, tu widzimy temperaturę, a tu będziemy widzieć ciśnienie tej pary. W tej chwili nie mamy żadnej pary, więc ciśnienie jest zerowe. Część tej pary, która tu wchodzi, potem wychodzi tym zielonym przewodem i leci przez komin do atmosfery, ponieważ ta para jest skażona, więc tu jeszcze po drodze zakłada się filtr HEPA, ja go założę. To w zasadzie tyle, co powinniśmy tutaj zrobić. No i dalej, zgodnie z tym schematem, mamy pompy zasilające. One będą zaciągać wodę stąd, czyli z tego deaeratora, i ta woda będzie trafiać tu, czyli już do obiegu tego cyrkulacyjnego reaktora. Więc włączymy sobie tą pompę. Pompa zasilająca. Pompę włączamy tak, że najpierw otwieramy zawór dolotowy do pompy. Gdy ten zawór się otworzył, uruchamiamy pompę, a na koniec otwieramy zawór wylotowy. Gdy to zrobimy, wtedy poziom tu powinien zacząć się obniżać, natomiast prawdopodobnie wzrośnie poziom tutaj w separatorach pary, tak? Czyli cały poziom tutaj wody się nieco podniesie. Zobaczmy. I otwieramy zawór. Widzimy tu przepływ. I widzimy, że poziom się obniża. Tutaj odpływa woda. Znów możemy tym sterować przy pomocy tego zaworu. W tej chwili otwarty jest na 11%. 0,2. No i powinniśmy ten poziom wyzerować, wtedy jest on optymalny. Również w tym czasie prawdopodobnie poziom w tej studni, w Hatwell, prawdopodobnie też zacznie spadać, tak? No ponieważ to są wszystko naczynia połączone, jak zaciągamy stąd, to też więcej zaciągamy tutaj. Poziom zbliża się do zera. Tu widzimy, że poziom trochę wzrósł.
Więc możemy ten zawór chwilowo zamknąć, a tak naprawdę ja po prostu przełączę go w tryb automatyczny. Wtedy on będzie starał się sam utrzymywać tutaj zero. No i ponieważ mamy już wodę, która dopływa do reaktora, no to możemy włączyć pompy cyrkulacyjne, czyli te, po jednej z każdej strony. Znowu robimy to w ten sam sposób. Najpierw otwieramy zawór dolotowy do pompy. Potem włączamy pompę, a na koniec otwieramy zawór wylotowy. Tu widzimy poziom jest 0, tu jest 0,1, więc jest dosyć dobry. Instrukcja mówi, że maksymalny poziom to powinny być 4 jednostki. Możemy to zadać, wpisując tutaj 4. Gdyby poziom wzrósł za bardzo, wtedy przy pomocy tego tutaj drainu, ta woda będzie, czyli drenażu, ona będzie usuwana. Teraz ten poziom zacznie sobie rosnąć powyżej zera. Ok, włączamy pompy. I możemy zacząć otwierać zawory. No i w tym momencie, gdy już mamy system cyrkulacyjny, możemy wyłączyć ten system taki offline'owy, wyłączeniowy, ponieważ już go nie potrzebujemy, więc dokładnie przeprowadzamy tę procedurę w przeciwną stronę. Najpierw zamykamy zawory wylotowe, potem zatrzymujemy pompę i w zasadzie w tym momencie system już niemalże działa. W momencie, gdy te wymienniki ciepła odłączamy, ciepło zacznie się budować w tym systemie. Temperatura wody, którą tu widać, zacznie rosnąć, ponieważ nic już tego ciepła nie odprowadza. W związku z czym za chwilę zacznie pojawiać się tu para i to ciśnienie pary powinno zacząć rosnąć. Teraz warto jeszcze zwrócić uwagę na to, co się dzieje z tą parą. Tak, po pierwsze, tak jak powiedziałem, para, no oczywiście, idzie na turbinę, ale aby móc sterować tym, jakie ciśnienie idzie na turbinę, no jest to dosyć ważne. Mamy tu taki bypass, taki obieg omijający, gdzie można puścić parę bezpośrednio do skraplacza. Do tego sterowania tym służy nam ten steam damp. A na razie tutaj zadajemy ciśnienie maksymalne, które byśmy chcieli mieć w systemie. I gdy to ciśnienie wzrośnie powyżej tego maksymalnego, wtedy otwiera się ten zawór i para zaczyna iść tędy. Natomiast na razie nie możemy tego zrobić, ponieważ jeszcze musimy wypracować tutaj podciśnienie w tym systemie, które będzie zasysać tą wodę czy parę. I mamy tutaj taki system kondenser vacuum, który na razie nie da się włączyć, ale musimy go przypilnować. On zaskoczy wtedy, kiedy to ciśnienie pary, które jak widzimy ruszyło w górę, kiedy ono osiągnie 150 PSI, wtedy zacznie budować się podciśnienie właśnie w tym systemie skraplacza, kondensatora, więc musimy chwilę poczekać. Jednocześnie zaczniemy już uruchamiać turbinę, więc otworzymy sobie panel turbiny. Ja to przesuwam. Zanim uruchomimy turbinę, musimy włączyć takie systemy wspomagające turbiny. To są pompy do oleju do smarowania, po olej hydrauliczny i taki drenaż jakiś parowy. I w tym momencie możemy puścić turbinę na taki tryb turning gear. To jest taki powolny bieg jałowy, można powiedzieć. Ta turbina zacznie się rozkręcać, tu widzimy obroty, do 20 obrotów na minutę. Kiedy to się stanie, musimy jeszcze uruchomić te uszczelniacze parowe. Dopiero wtedy cały ten system nam ruszy tak, jak powinien.
Możemy sobie tutaj analizować. Hotwell poziom trochę spadł. Ok. Minus 2, ale jest jeszcze w normie. Tutaj mamy 0. Ok. Turbina ruszyła. Ciśnienie się buduje, więc tutaj wszystko działa jak należy. Załączamy Steam Seal i na razie możemy o tym zapomnieć. Wróćmy jeszcze do deaeratora. Tutaj, tak jak mówiłem, jest potrzebne ciśnienie, aby on działał. Więc jeśli otworzymy sobie panel deaeratora, możemy zacząć podawać parę do środka. Pojawia nam się przepływ pary i ciśnienie zaczyna rosnąć. To ciśnienie, które chcielibyśmy tu osiągnąć, to jest, tak podaje instrukcja, 21 z groszami. Więc musimy trochę bardziej jeszcze otworzyć. Jeszcze to ciśnienie jest nieduże, więc to też się buduje powoli. Równocześnie powinniśmy otworzyć ten zawór wentylacyjny, czyli ten drugi, którym część z tej pary będzie odprowadzana. Instrukcja podaje, aby otworzyć go na 50% i tak trzymać. Więc to chwilę potrwa. No i to jest już dobry moment, aby zacząć rozpędzać reaktor. Ponieważ reaktor jest już trochę zatruty ksenonem, ten ksenon buduje się, jest to naturalny efekt, produkt rozpadu w prętach paliwowych. Im tego ksenonu jest więcej, tym ten reaktor jest bardziej zatruty, ponieważ ksenon absorbuje neutronów. Kiedy zwiększymy moc reaktora, wtedy jakby ten ksenon będzie naturalnie rozbijany i jego ilość zacznie się zmniejszać, więc jakby ten problem nam się rozwiąże. Patrzę jeszcze na ten poziom deratora. Ciągle on jest za niski, więc ja ten zawór muszę dosyć solidnie otworzyć. Jeśli chodzi o sterowanie reaktorem, najpierw musimy załączyć zabezpieczenie, wyłączyć SCRAM i załączyć taki autoskram, zabezpieczenie na wypadek, gdyby nam się wyrwał spod kontroli. I panel reaktora wygląda tak. Są tutaj grupy prętów kontrolnych. Każdy z nich ma poziom wsunięcia. Jest 100% w tej chwili na każdym. Każdy z nich ma tą moc termiczną. To, co czytamy tutaj dla całego reaktora, tu możemy odczytać dla każdej z grupy prętów. Jest tyle samo. No i temperatury. Możemy sterować szybkością, więc ja te pręty będę wysuwał na razie bardzo szybko, bo jesteśmy jeszcze bardzo daleko od stanu krytycznego reaktora, który odczytujemy z tego pola. Kiedy tu dojdziemy do zera, reaktor znajdzie się w stanie krytycznym, czyli w takim, kiedy reakcja łańcuchowa sama się podtrzymuje, liczba rozwijanych jąder produkuje tyle neutronów, że rozbijają one tyle samo jąder. Kiedy wyjdziemy na plusy, ta reakcja przyspiesza i wtedy reaktor może uciec nam spod kontroli. Na razie jesteśmy daleko, więc nie ma stracha, tu się w zasadzie nic nie zmieni, dopóki nie zbliżymy się do zera. Ale w momencie, kiedy dojdziemy do zera, chcielibyśmy, żeby automatyczna kontrola przejęła sterowanie. Więc ja ją włączę i ona będzie starała się utrzymać ten zadany parametr jakby mocy. Na razie nie możemy go zmienić, dopóki nie ruszy turbina. Więc za chwilkę to ustawimy. No i on jeszcze nie działa, on dopiero zaskoczy w momencie, jak będziemy blisko zera. Tutaj to ciśnienie rośnie, ale jeszcze dosyć powoli, więc ja jeszcze ten zawór otworzę bardziej.
zbliżamy się do 21,6, czyli do tego zadanego ciśnienia. Ja w tym momencie włączę automat i ten automat już będzie sobie sam tym zaworem sterował, żeby utrzymać zadane ciśnienie. Za chwilkę uzyskamy 150 PSI ciśnienia pary w separatorze. Wtedy ten żółty parametr, czyli to podciśnienie kondensatora, on powinien ruszyć. Jego tu nie widać, jest na razie schowany, ale powinien ruszyć od zera do pełnej wartości, czyli do 30 cali super rtęci. Zobaczmy. Jest. Ruszył. W momencie, kiedy uzyskamy to podciśnienie, możemy zacząć sterować ilością pary podawanej na turbinę i ilością pary, czyli jakby ciśnieniem bardziej w całym tym systemie, poprzez omijanie częścią pary turbiny od razu do kondensatora. Robimy to na tym panelu, ustalając górną granicę ciśnienia. OK, to się wydarzyło. W tym momencie możemy załączyć automat i on powinien nam utrzymać tę wartość, która jest nam potrzebna do rozruchu turbiny. Popatrzmy na reaktor. Jeszcze jesteśmy daleko. Musimy patrzeć przede wszystkim na tą białą linię, czyli ten neutron rate. Ona jest też wyświetlana tutaj. Kiedy te procenty zaczną rosnąć, znaczy, że zbliżamy się do stanu krytycznego. Nie powinniśmy przekraczać 8%, gdyż wtedy odzywa się alarm. Turbinę można rozkręcać albo w trybie automatycznym, gdzie zadajemy prędkość i obroty, do których chcielibyśmy ją rozpędzić, albo w trybie ręcznym, gdzie po prostu kierujemy sami tym zaworem. Ja myślę, że ja zacznę ją rozkręcać trochę szybciej niż nakazuje instrukcja, bo po prostu szkoda czasu. Więc po prostu ją sobie zresetujemy i otworzę zawór i na powiedzmy 6%. W tym momencie turbina powinna zacząć przyspieszać. Ok, turbina ruszyła, pojawiły się wibracje, a one zaraz powinny spaść. Musimy monitorować te wibracje turbiny i tą ekspansję różnicową, która wynika z tego, że mogą być różne temperatury na łopatkach turbiny, na obudowie, więc te elementy mogą się rozszerzać termicznie w różnym tempie i na przykład spowodować tarcie jednych elementów o drugie, co byłoby niewskazane. I nie będę się zatrzymywał na tym poziomie, pójdźmy od razu wyżej. 650 jest takim kolejnym poziomem, który powinniśmy osiągnąć przy około 2000 obrotów. Być może ja tą turbinę rozkręcam ciut za szybko, ale ok. Wróćmy do reaktora. Mamy minus 15. Zaczynamy się zbliżać. Widzicie, ta moc termiczna praktycznie nie drgnęła. Jest taka sama. No ale wynika to stąd, że jesteśmy jeszcze dość daleko. Ponieważ uruchomiliśmy turbinę, możemy zadać automatowi jakąś moc, dajmy 7%. Wtedy on niedokładnie jakby odwzorowuje, to nie jest ten sam parametr, więc 7% tutaj powinien nam dać około 10 tu. Zobaczymy, czy to się stanie. Już neutron rate rośnie, tak wyraźnie, 4%. Kiedy zaczniemy się zbliżać do 8, warto trochę ten proces przyhamować. Zmienimy po prostu prędkość wyciągania prętów. Dobrze, zróbmy to już teraz. Więc to tempo wytwarzania neutronów nieco spadnie. Cały czas zbliżamy się. Znów jest wysokie, więc przejdźmy na slow. No prawdopodobnie, gdy automat zaskoczy, i tak nam to na chwilę wystrzeli, ale no po prostu tak ten automat działa.
automat działa, kiedy pojawia się tu błąd nastawy. Ten błąd to jest różnica między tym, co chcemy od reaktora, względem tego, co jest. Zaraz dostaniemy alarm za wysoki jego neutron rate. Ok, już automat zaskoczył, więc to powinno momentalnie spaść, ponieważ tu już ta nastawa zbliża się do tego, co chcemy. Na razie jesteśmy w takim stanie nadkrytycznym przez chwilę, ale za momencik zacznie to spadać. Po prostu automat już nam tym dosyć sprawnie steruje. Ja troszkę otworzę zawór, żeby przyspieszyć rozpędzanie turbiny. Dobrze, tym się już możemy nie przejmować w tym momencie. Monitorujemy sobie tutaj działanie automatu. Dlaczego do 3600 rozpędzamy turbinę? Ponieważ turbinę, żeby włączyć do sieci energetycznej, musimy synchronizować. No i tutaj mamy system amerykański, gdzie prąd przemienny w gniazdkach jest 60 Hz, czyli właśnie 3600 obrotów na minutę. Gdyby to się działo w Polsce, na przykład mielibyśmy 50 Hz, czyli turbinę rozkręcalibyśmy do 3000 obrotów. Za dużo wody w reaktorze, ta woda się zlewa tutaj przez drenaż, no nie mamy na to wpływu. Dlaczego za dużo wody? Wydaje mi się, że ta woda po prostu rozszerza się termicznie, czyli tej wody tak fizycznie jest tyle samo, ale objętościowo jej przybywa, dlatego wszystkie widzimy, wszędzie mamy wodę na plusach. Więc po prostu system musi trochę jej zlać. I znów nie będę się zatrzymywał na tym pośrednim poziomie, który już prawie osiągnęliśmy, ponieważ już w zasadzie mamy prędkość, którą chcemy mieć na tym etapie. Będę zmierzał do poziomu docelowego, który wynosi około 1500 PSI. Tak podaje instrukcja. Więc ja zadam ten limit na górę i już na tym poziomie na pewno mniej więcej będziemy chcieli się zatrzymać. To jest taka wartość, która jest potrzebna, aby turbinę wpiąć w system elektroenergetyczny. Poziomy są w normie, ciśnienie jest ok. Wszystko działa jak należy. Spójrzmy jeszcze na schemat. Jakość wody jest dobra. Promieniowanie w normie. Wszystko włączone jak należy. OK. I zmierzamy już do 3600. Może jeszcze ciutkę przyspieszymy. Więc żeby wpiąć jakby generator do sieci, on musi się dokładnie obracać w takim samym tempie jak prąd w gniazdku i w tej samej fazie. Czyli żeby tak to sobie wyobrazić obrazowo, jeśli mamy sieć energetyczną, gdzie jest ileś tam tych elektrowni i tych generatorów mogą być dziesiątki, to wszystkie one tak naprawdę muszą pracować tak samo. Tak, muszą się kręcić z taką samą prędkością i w tej samej fazie, gdyż gdyby były w przeciwnych fazach, to pracowałyby przeciwko sobie. Jeden by hamował drugi. Więc żeby wytwarzać prąd, muszą pracować tak samo, więc do tego będziemy dążyć. Po to mamy ten oscyloskop. On na razie szaleje, ale gdy zbliżymy się do tej właściwej wartości, 3600 obrotów, on będzie się kręcił coraz wolniej i musimy go zatrzymać, gdy będzie w ustawieniu górnym. Wtedy będziemy dokładnie w fazie. Poziom wody w reaktorze się stabilizuje. OK. Ciśnienie rośnie. Wszystko wygląda ładnie, stabilnie.
na ile mamy pręty wysunięte, aż tyle, tylko 23% są włożone. No ale to wynika raz z tego, że mamy paliwa tylko 70% i po drugie ciągle to rosnące zatrucie ksenonem. Ale wydaje mi się, że zdążymy spokojnie ten reaktor uruchomić. Trzy 400, już jesteśmy dosyć blisko. Możemy zacząć powoli przymykać ten zawór, żeby wyhamować. Ja oczywiście za chwilę załączę automat, ponieważ no, nie będę tego utrzymywał ręcznie. No i tu zaczyna nam brakować wody w reaktorze. Czym to może być spowodowane? A mianowicie tym, że te pompy zasilające reaktor, one w tej chwili pracują na zaworze startowym. Widzimy, że ten zawór jest otwarty na 100%, a mimo to wody ubywa, więc jest to już moment, w którym powinniśmy przełączyć się na zawór główny. No więc ja to zrobię. Zawór główny i sterowanie trzyelementowe. I w tym momencie ten poziom powinien wrócić do normy, natomiast zaciągnie nam na pewno wodę z HTL-a. Widać, że poziom HTL-a spada. No ale musimy to po prostu zrobić, bo nie będziemy w stanie zasilać reaktora odpowiednią ilością wody. I widzimy, że tu poziom się ładnie wyrównuje, czerwony poziom rośnie, natomiast poziom HTL-a spada, ale w zasadzie spadł do wartości akceptowalnej, minus pół. A my jesteśmy już z turbiną bardzo blisko, więc trzeba zacząć przymykać ten zawór. No, ja zatrzymałem zupełnie turbinę, dobrze, troszkę jednak trzeba otworzyć. I ten oscyloskop zaraz powinien zacząć zwalniać, wraz z tym jak zbliżamy się do 3600 obrotów. Ok, zwalnia i ja załączę już automat na 3600. Ten automat, no oczywiście trochę przesadził, za mocno przymknął. Musimy chwilkę poczekać, aż automat to nastawi. Turbina też pracuje na zaworze startupowym i ten zawór też będziemy musieli zmienić, ale to za chwilkę, kiedy już podłączymy się do sieci. 3950, 3596. Już oscyloskop zwalnia, 7. Więc naszym celem jest zamknąć obwód, kiedy wskazówka będzie na górze, przy obrotach bardzo bliskich. Może jeszcze jeden obrót wykonajmy. Już prawie jesteśmy. Klik. Jest. W tym momencie wpięliśmy się. Mamy 3600 obrotów. Te obroty są już stałe i będą utrzymywane na stałe przez generator. Generator może sterować obciążeniem, czyli stawiać większy bądź mniejszy opór poprzez dobieranie prądu na swoich elektromagnesach. I jeśli stawia większy opór, no to generuje więcej prądu. Jeśli mniejszy, to mniej. A te obroty już powinny być stałe. Natomiast ciśnienie będzie sterowane tym zaworem. Ono będzie dążyć do wartości zadanej tutaj. Zadajmy tutaj na razie 1500, bo tyle mniej więcej mamy. I poprzez drobne zmiany będziemy chcieli dążyć do wartości 1550 tak naprawdę. Myślę, że możemy już to zrobić w tym momencie, bo parametry są dosyć stabilne, więc żeby to ciśnienie poszło w górę, no to ten zawór musi się trochę przymknąć. Zawór się przymyka, spada generowana moc, a ciśnienie rośnie. Tu trzeba pilnować, żeby ta moc nie spadła do zera, bo wtedy ta turbina nam się wypnie z systemu. Więc może ja to przełączę, jednak otworzę ten zawór, bo
No, temu automatowi nie można ufać. On jest trochę bezmyślny. Więc teraz ok. Przy tej nastawie ciśnienie troszkę sobie rośnie. Obciążenie generatora jest malutkie. I to jest moment, w którym możemy nieco zwiększyć moc. Ponieważ w momencie, jak wpinamy generator, to moc na tym generatorze w zasadzie będzie efektem mocy całego reaktora. Więc to chcemy troszkę podciągnąć do góry w bezpieczniejszy zakres. Więc ustawię tutaj 10%. No, możemy do 15 sobie dojść. To ciśnienie powinno zacząć rosnąć. Mogę nieco otworzyć ten zawór, wtedy troszkę moc ruszy w górę. Ciśnienie będzie się budowało trochę wolniej. Ale tu właśnie bardzo trzeba uważać, aby tej turbiny teraz jakby nie wykoleić. A, kolejna rzecz ważna. To nie może być niższe niż to. Ponieważ teraz zawór jest otwarty i część pary nam ucieka, dlatego jest taka mała moc na generatorze. Więc ja tutaj ustawię większą, bezpieczniejszą wartość. Zawór się zamknie i ciśnienie tu powinno ruszyć. Więc mogę już ten zawór tutaj otworzyć. Ja przełączę się na auto. Mamy w zasadzie tyle, ile chcemy. 1550. I teraz już to wszystko powinno się ładnie ustabilizować. Ten zawór powinien sterować dokładnie produkowaną energią. A ciśnienie powinno stanąć na 1550. Automat powinien o to zadbać. Tak, tu ustawiłem więcej, ponieważ nie chcemy, żeby jakaś para nam już w tym momencie omijała turbinę tym bypassem. Chcemy, żeby wszystko szło na turbinę, żeby no, generować jak największy prąd, po prostu, żeby nie marnować tego ciśnienia, tej pary, która tu powstaje. Ale zostawiamy to na takiej wyższej wartości ze względów bezpieczeństwa. Gdyby coś tu się wysypało, na przykład turbina się wypięła i ciśnienie zaczęło rosnąć. Dobrze, myślę, że możemy trochę zwiększyć moc. I przy 80 MW mocy generowanej powinniśmy przeskoczyć na system główny. To jest, zawsze stresuję się, kiedy to robię, ponieważ w momencie przejścia z jednego zaworu na drugi te przepływy, no, ten przepływ zacznie wygasać, ten zacznie się tworzyć i to wszystko się robi takie dosyć niestabilne. Jeśli za mocno, jeśli ten przepływ zrobi się tu za duży, no to wtedy generator wystrzeli nam w kosmos, ale zacznie nam spadać ciśnienie pary. Z kolei, jeśli go przymkniemy, no to możemy stracić tą generację prądu, co byłoby niewskazane. Dlatego powinniśmy tutaj uzyskać około 80 MW. To jest taka podręcznikowa wartość, przy której powinno to być w teorii bezpieczne. Zobaczymy, czy tak się stanie. Sprawdzam jeszcze inne parametry na wszelki wypadek. Wszystko tu jest w normie. Ok. No dobrze, próbujmy. Może się uda. W razie czego przeskoczę na sterowanie ręczne, głównie żeby ratować tą produkcję prądu poprzez otwarcie bardziej zaworu. Tak, przeskoczyliśmy. To zacznie spadać, a teraz komputer steruje tym. Okay. Ciśnienie zaczęło spadać. To, co można zrobić dla bezpieczeństwa, to nastawić tutaj trochę niższe ciśnienie, ponieważ jeśli on będzie próbował to ciśnienie zbudować za szybko, to spadnie ta moc. O, i to tak gwałtownie. Więc ja nastawię tyle, ile jest po prostu. To powinno ustabilizować
przynajmniej tą produkcję prądu. A za chwilkę, no, nadal ciśnienie spada. No, tak. Jest to trudne, no ale ten automat na razie chyba sobie radzi. Zrzucę tu jeszcze trochę mniej. Nie chcę, żeby to ciśnienie spadało, ale też nie chcę, żeby on je podniósł za szybko do góry, bo wtedy spadnie nam ta generacja prądu za bardzo. A to jest niebezpieczne, bo grozi odłączeniem turbiny. To cały czas spada. Trochę trzeba przymknąć. Ok. Przymknął, zaczyna rosnąć, ale zaczyna spadać generacja właśnie. Dlatego. Dobrze, no to się powiedzmy trochę ustabilizowało. Dobrze, ja chyba przejdę w tryb ręczny. Spróbujemy po prostu zostawić tyle, ile jest, zobaczyć, co się dzieje. Ok, ciśnienie rośnie, prąd jest stabilnie. Dobrze, kiedy ciśnienie zacznie zbliżać się do tego, co chcemy, 1550, to zaczniemy trochę otwierać ten zawór, aby przenieść jakby energię z ciśnienia na prąd. Jednocześnie to, co można w tym momencie należy zrobić, to zamknąć drenaż pary turbiny. To chyba nie powinno wpłynąć na te parametry jakoś bardzo mocno. Dobrze, wygląda to ładnie, stabilnie. Troszkę spadł poziom w Hatwell, z kolei w reaktorze jest taki, jak powinien być. Jest wszystko ok. Dobrze, ja może ciutkę przymknę ten zawór, żeby przyspieszyć ten wzrost ciśnienia. Nieco spadnie ta generacja prądu, ale tu dojdziemy szybciej. I za chwilkę załączę automat. I w zasadzie będziemy mieć już reaktor pracujący stabilnie. Jeszcze ciutkę przymknę. Zbliżamy się do 1550. Tu mogę zacząć wyhamowywać to poprzez otwieranie zaworu. Więc moc będzie rosła, ciśnienie będzie się stabilizować. No i w zasadzie w tym momencie można już chyba załączyć automat. Powinien sobie poradzić 1550. Ten zawór, ten automat, no niestety on jest szalony. Najpierw wali w jedną stronę, to ciśnienie spada, potem wali w drugą stronę, więc to ciśnienie będzie rosło, ta moc będzie spadać. No nie jest to zbyt precyzyjne, no ale nic lepszego nie mamy. No ale okej, zakładając, że to się za chwilkę ustabilizuje, myślę, że możemy zacząć zwiększać moc reaktora. Tak, chciałbym dojść do 900 MW, więc idźmy w górę o 5%. No i to jest to miejsce, gdzie należy zacząć załączać po drugiej pompie tych systemów, czyli systemu cyrkulacji kondensatora i systemu zasilania reaktora. Więc zacznę to robić. Druga pompa tutaj jest łatwo. Tu jest trochę trudniej, bo trzeba otworzyć najpierw zawór. Patrzymy na parametry, wszystko tu jest w normie. Ładnie się to stabilizuje. Moc, ciśnienie. No, już tutaj automat trochę lepiej sobie radzi. Jest już blisko, powoli się zbliża do tej wartości zadanej, więc jest ok.
Otwieramy i możemy dalej zwiększać moc. W momencie, jak wchodzimy tu na 25%, możemy załączyć ten przycisk i od tej pory powinniśmy sterować już właśnie tą mocą termiczną, tak? Czyli tym, co tu obserwujemy. Ona już wynosi 28. Ja w sumie nie chcę, żeby ona spadała, więc skoczmy na 30. Turbina pracuje ok, lekkie wibracje, tutaj się nic strasznego nie dzieje, ciśnienie jest takie, jak powinno być. Obciążenie generatora rośnie, tak jak zwiększamy moc. Tutaj wszystko gra. Więc myślę, że możemy sobie swobodnie tę moc podnosić. No i przy 250 MW powinniśmy załączyć te pompy cyrkulacyjne. Mamy po jednej, powinniśmy załączyć zestaw dwóch kolejnych. Więc zróbmy to teraz. Otwieramy zawory wlotowe. I zwiększamy dalej moc. No i to już się praktycznie nic nie wydarzy. Mamy już reaktor uruchomiony. Będzie pracował na zadanej mocy. Te wszystkie parametry powinny sobie rosnąć razem, tak? Czyli wraz z zwiększaniem mocy reaktora to szare powinno rosnąć obciążenie generatora, czy to takie. Nie wiem, co to za kolor, ciemno-niebieski. I to powinno ładnie się kręcić. Przy 500 MW powinniśmy załączyć jeszcze ostatnią pompę, czyli tą drugą pompę systemu właśnie tego cyrkulacyjnego kondensatora. Zaraz dojdziemy do 500 MW, więc zróbmy to już teraz. Tutaj troszkę spada nam to podciśnienie, ale przy tej mocy to jest normalne. Ono po prostu musi nieco spaść. Zawsze tak się dzieje. Ja trochę za szybko przyspieszam, ponieważ rosną nam wibracje na turbinie i różnicowe rozszerzanie się elementów turbiny, więc powinniśmy się tu na chwilę zatrzymać, żeby to wszystko się ustabilizowało, żeby te parametry wróciły do akceptowalnych wielkości, ale w zasadzie tutaj już nic więcej nie wymyślimy. Będziemy sobie dalej zwiększać stabilnie moc reaktora. Myślę, że warto jeszcze zwrócić uwagę na poziom ksenonu. Tak jak mówiłem, przy większej mocy reaktora on już powinien zacząć się rozpadać. No, na razie mamy 50%, więc on jest już na stabilnej wartości. Gdy pójdziemy jeszcze w górę, myślę, że zacznie go ubywać. Już powoli, powoli ubywa. Bardzo powolutku to się dzieje, no ale jednak. Wszystkie te parametry z grubsza podążają jeden za drugim, więc tu jest ok. To, na co powinniśmy zwrócić uwagę, gdy rozpędzamy reaktor do maksymalnej mocy, to jest ta temperatura. 1500 to jest taka wartość bezpieczna. Ale 1600 to już jest wartość, która może prowadzić do stopienia rdzenia, dlatego próbując wyżyłować tą maksymalną moc
warto właśnie patrzeć na temperaturę i nie dopuścić, aby wskoczyła za wysoko. 700 MW. Okay. Reaktor teoretycznie ma moc 1000 MW, ale nie wydaje mi się, aby można było bezpiecznie taką wartość osiągnąć. Możecie tutaj poeksperymentować. Być może trochę zależy to od poziomu ksenonu i ilości paliwa. Chociaż w sumie nie powinno. Okay, wejdźmy na 90%. W tym momencie powinniśmy zbliżyć się do około 1500. No i te wszystkie parametry ładnie się tu stabilizują w tym momencie. W zasadzie tyle, ile operator sieci chciałby od nas energii, to mniej więcej dosyć sprawnie jesteśmy w stanie mu to dostarczyć. Jest 1500. Ok, spróbujmy wejść jeszcze wyżej. Przy tej mocy widać, że ten ksenon już rozpada się znacznie szybciej. Tak, na naszych oczach ubywa go. No i to będzie kompensowane przez automat poprzez wkładanie prętów kontrolnych. One są teraz na 18,9. No i zostały włożone na 19. I gdybyśmy ten reaktor zostawili, te parametry się ustabilizują, no to te pręty będą powolutku wchodzić sobie do środka, właśnie żeby kompensować na wzrost mocy wynikającej ze spadku poziomu ksenonu. Fajnie jest to zasymulowane, działa jak należy. 950 MW, ok. No, teoretycznie jeszcze możemy ciutkę go podciągnąć. Ale już jest ryzyko, że w którejś z tych komórek, znaczy no, jakby w którymś z tych zestawów prętów ta temperatura przekroczy nam dopuszczalną wartość i trochę nam się nadtopi. Więc w zasadzie, jeśli chcemy operować bezpiecznie, no to już jesteśmy tak powiedzmy blisko tej górnej granicy, której nie powinniśmy przekraczać. No ja jeszcze spróbuję ciutkę go podciągnąć wyżej. Patrzę na te wszystkie parametry. Wszystko jest w normie i w zasadzie już ten reaktor steruje się sam. Tak, jeśli tu nie wprowadzimy jakiegoś czynnika, który by to wszystko zaburzył, no to w zasadzie nic się nie powinno dziać. No i mamy 99,8% mocy termicznej. To widzicie, daje nam około 940 MW. Oczywiście no, można by podnosić to wyżej, próbować dojść tutaj do równego 1000, ale to już byłoby niebezpieczne. O czym warto wspomnieć na koniec, że możemy włączyć sobie oczywiście usterki. Niestety problem z usterkami jest taki, że one zazwyczaj tak mocno burzą to wszystko, że nie zdążymy zareagować. To dzieje się tak szybko, że w najlepszym wypadku mamy skram reaktora i w zasadzie musimy to wszystko uruchamiać ponownie, może nie od zera, ale no, z takiego stanu bardzo chwiejnego, co też jest wyzwaniem i jest ciekawe na pewno. Możemy też włączyć zużycie paliwa, przy czym to paliwo zużywa się rzeczywiście dosyć szybko. Nie jest to tak zbyt realistycznie zrobione, ponieważ jeśli włączymy zużycie paliwa, no to w zasadzie nic innego nie będziemy robić, tylko cały czas wymieniać pręty paliwowe, bo tak szybko będzie tego paliwa ubywać, więc ja robię to trochę inaczej. Gdy mam już reaktor pracujący stabilnie, no to włączam sobie to zużycie paliwa, pozwalam mu spaść na przykład do 60 czy 50%, potem wyłączam to zużycie i zajmuję się tankowaniem. Przy takiej mocy jak teraz nie zatankujemy, powinniśmy tą moc obniżyć, a tankowanie polega na tym, że tym wskaźnikiem chodzimy sobie po prętach i odczytujemy, ile jest paliwa. 85% na przykład. Tutaj mamy 65, tutaj 40,
38, więc tutaj widać, że te elementy na dole reaktora mają do wymiany. Po prostu przeciągamy dwa razy do śmieci zużyte paliwo i z nowego paliwa wciągamy tutaj. Musimy dokładnie trafić w to miejsce też dwa razy. Przy czym, jeśli zrobimy to na tej mocy i na włączonym automacie, no to mamy gwarantowaną katastrofę, ponieważ jak wyciągniemy te pręty paliwowe, no to moc reaktora spadnie, więc automat wyciągnie pręty kontrolne, moc reaktora się ustabilizuje. Jak teraz włożymy świeży pręt, to przy tych ustawieniach to po prostu wyskoczy w kosmos. Więc tankowanie reaktora jest no, wyzwaniem i raczej trzeba to robić w trybie ręcznym, to znaczy po wyłączeniu tego automatu, przy czym no, ten tryb ręczny, mogę Wam pokazać, jest bardzo trudny. Znaczy, w momencie, jak wyłączę ten automat, to katastrofa jest bardzo bliska. No, spróbujmy. Już muszę wkładać pręty, bo rośnie to bardzo szybko. Teraz z kolei zszedłem na minusy, więc nam to szybko spadło. I kontrolowanie tego no, jest nawet w tym trybie powolnym. Jest takie bardzo, bardzo trudne. Już straciliśmy moc, spadła do 83%, ale znowu ta reaktywność rośnie bardzo szybko, więc żeby nad tym zapanować, znowu te pręty będzie trzeba za chwilę włożyć, ale znowu tylko trochę, ponieważ znowu nam to wszystko wyskoczy. No, musimy patrzeć na ten neutron rate, tak? To jest podstawowa rzecz. No i na moc termiczną 83, czyli na ten szary wskaźnik, który jest tutaj. To wszystko zacznie momentalnie gwałtownie rosnąć. No a za tym wszystkim podążają te pozostałe parametry. Jeśli chcemy tę moc termiczną przyhamować przez włożenie prętów, to dosłownie na chwilę i już musimy zatrzymać, bo już nam spadło to na minusy. Więc sterowanie ręczne jest trudne, można się tym bawić. No a już sterowanie każdym z tych nastaw, tych prętów z osobna, no to już jest naprawdę wyższa szkoła jazdy. Ale oczywiście można próbować. Dobrze, mamy 98%, 99% i próbuję to zatrzymać. No i chyba przesadziłem, bo już spadło nam do 87. No jest to trudne. Okej, tyle chciałem Wam pokazać. Myślę, że jest to fajna zabawa. Naprawdę można się tutaj napracować. Tyle tych elementów, którymi można sterować. Jak dodamy do tego usterki, gdzie na przykład niektórymi pompami musimy sterować ręcznie, bo nie działają, albo w ogóle potrafi nam się wyłączyć. Już jakiś alarm. Potrafi nam się wyłączyć. Okej. Tak, moc spada, więc spada ten poziom Hatwell. No, to się wszystko destabilizuje. Więc ja jednak wrócę do automatu. On teraz spróbuje ustawić 97,5. Nie wiem, czy to nam nie wysadzi reaktora. Czy ten automat będzie umiał to zrobić. Tak, no, jedna z takich usterek to jest na przykład wyłączenie którejś z tych pomp. No i to oczywiście widać na tych wykresach, widać, że poziom Hatwell na przykład rośnie, spada poziom deaeratora, ale zanim jesteśmy w stanie to zdiagnozować, znaleźć właściwy element, gdzie go otworzyć, to wszystkie te parametry potrafią się tak szybko zdestabilizować, że już nie będziemy w stanie tego uratować. Ale generalnie fajna zabawa. Nie do końca jest taka możliwość, aby odtworzyć sytuację z Czarnobyla, chociaż można by spróbować.
ponieważ nie mamy tutaj symulowanego jakby zasilania zewnętrznego. Czy tak naprawdę, gdybyśmy chcieli zasymulować Czarnobyl, to przy dużym zatruciu ksenonem, a więc przy wielu wyciągniętych prętach, no praktycznie tak jak jest teraz, tylko musielibyśmy to robić na małej mocy termicznej, powinniśmy zatrzymać turbinę i równocześnie wyłączyć odpowiednie pompy, które z tej turbiny są normalnie w życiu zasilane. No, prawdopodobnie chodzi tu o te pompy zasilające reaktora, tak? I zobaczyć, co się stanie, kiedy świeża, zimna woda nie dopływa do tego układu. Tak, wtedy tutaj temperatura powinna wzrosnąć, powinna się wygenerować bardzo duża ilość pary i wtedy reaktor powinien zareagować skokiem reaktywności. Więc jeśli chcecie, możecie spróbować się w to pobawić. No a ja dziękuję Wam już za uwagę i do usłyszenia.